W jednym z poprzednich filmów powiedziałem, że wyznacznik można zdefiniować jako pewną jedyną funkcję, która ma określone trzy własności. No i w tym filmie wypisaliśmy te własności, potem badaliśmy ich konsekwencje, a teraz przyszedł czas, żeby pokazać, że rzeczywiście tak jest. To znaczy, że te trzy warunki definiują jednoznacznie pewną funkcję. I tutaj sobie po prostu wyprowadzimy wzór na tę funkcję, korzystając z tych trzech własności. Ale przypomnijmy sobie co to są za własności. Pierwsza własność mówi, że wyznacznik jest to funkcja liniowa względem każdej kolumny macierzy A. Funkcja liniowa to znaczy, że jest jednorodna i addytywna. Jednorodna, czyli że jak pomnożymy argument przez liczbę, w tym wypadku kiedy pewną wybraną kolumnę macierzy pomnożymy przez liczbę, to wartość funkcji pomnoży się przez liczbę, czyli wyznacznik pomnoży się przez liczbę. Jeżeli teraz chcemy Mieć addytywność, to to oznacza, że jeżeli którąś kolumnę macierzy przedstawimy jako sumę dwóch wektorów, to wyznacznik takiej macierzy będzie sumą wyznaczników, w, którym, w których zamiast tej kolumny wystąpi raz jeden składnik, raz drugi składnik. Po prostu wyznacznik od takiej macierzy, gdzie jedną z kolumn przedstawimy jako sumę, przedstawi się jako suma dwóch wyznaczników. To jest liniowość i ta funkcja ma być liniowa względem każdej. Kolumny macierzy. Drugi warunek mówi, że funkcja jest antysymetryczna względem zamiany dowolnej pary kolumn. No i więcej o tej antysymetrii mówiłem w poprzednim filmie, gdzie mówiłem o permutacjach i o tym, co będzie, jak dokonamy bardziej skomplikowanego pomieszania argumentów. Nie tylko zamienimy dwa argumenty, ale kiedy pomieszamy różne argumenty, no to dostaniemy wtedy zmianę znaku lub nie, w zależności od tego, czy ta permutacja, której dokonamy, permutacja argumentów jest parzysta czy nieparzysta. Wyjdzie nam po prostu wtedy znak tej permutacji. Więcej o tym jest w poprzednim filmie. No i trzeci warunek jest taki, że wyznacznik macierzy jednostkowej musi być równy 1. No i teraz zobaczymy, że z tych trzech warunków można wyprowadzić konkretny wzór na wyznacznik macierzy n na n. Więc może najpierw przypomnimy sobie tutaj oznaczenia, jakich używamy. Czyli mamy pewną macierz. Mamy pewną macierz A, która jest wymiaru n na n, czyli ona się składa z n kolumn. Kolumny oznaczam w ten sposób, A1, A2 i tak dalej, aż do AN. Ta macierz ma n kolumn, czyli taka literka małe A z numerkiem to oznacza kolumnę macierzy. Czyli możemy myśleć o tym w ten sposób, że tutaj mamy elementy macierzowe A1, 1, Jeden numerek na górze, drugi na dole. Ten numerek dolny numeruje kolumnę, ten indeks górny numeruje wiersz, czyli w drugim wierszu będę miał A21, bo to jest ta sama kolumna i tak dalej aż do N1. Tutaj druga kolumna będzie miała na dole numerek 2, a 22 i tak dalej aż do A N2. No i tutaj oczywiście mamy Takich kolumn N, czyli tutaj będziemy mieli na końcu kolumnę z numerem N, a elementy tej kolumny będą numerowane tym górnym indeksem, jak zwykle. Czyli tutaj mamy A, N, N. Czyli to, co ja rozumiem jako kolumnę A1, to jest to. To jest kolumna A1. To całe to jest kolumna A2. Tak, to jest kolumna A2. I tak dalej. To jest kolumna AN. Teraz będę za chwilę korzystał z czegoś takiego, co się nazywa baza standardowa, więc sobie przypomnijmy, co to jest baza standardowa. Baza standardowa to jest taka baza, gdzie pierwszy wektor ma jedynkę na pierwszym miejscu i zera na wszystkich pozostałych. To jest pierwszy element bazy standardowej. Drugi element bazy standardowej ma 0 na pierwszym miejscu, jedynkę na drugim miejscu, a poza tym ma same zera. I tak dalej. No, łatwo się domyślić, że n-ty wektor bazy standardowej ma wszędzie zera i dopiero na ostatnim miejscu ma jedynkę. To jest też pewne przypomnienie. Czyli to, było, to jest przypomnienie pewnych oznaczeń, które tutaj będę za chwilę używał. No, i teraz wyprowadźmy sobie wreszcie ten wzór na wyznacznik. Weźmy wyznacznik macierzy A. Chcemy wyznaczyć ten wyznacznik jako pewną funkcję elementów macierzowych, tak jak tutaj one są oznaczone A z numerkiem górnym i dolnym. No to ja napiszę najpierw ten wyznacznik jako funkcję kolumn tej macierzy, no bo wiem, że jako funkcja kolumn tej macierzy to ten wyznacznik. Spełnia różne własności, które były omawiane w poprzednich filmach. Dobrze. Teraz każdy z tych wektorów, na przykład wektor A1 tutaj, który tutaj sobie oznaczyłem, mogę przedstawić jako pewną kombinację liniową takich wektorów bazy standardowej. Czyli ja mogę ten wektor A1, ten kolumnę, ten kolumnę A1, tak jak ona tutaj jest napisana, zapisać w takiej postaci, że to jest suma. Takich wektorów E1, E2 i tak dalej. No, i tutaj każdy z tych wektorów A1, A2 i tak dalej będę chciał przesadzić jako taką sumę, więc będę musiał mieć tutaj dużo różnych indeksów. Więc tutaj będę sumował po indeksie i z numerkiem 1. To jest coś, czego na pewno nie lubicie, mianowicie indeksy z indeksami, ale tutaj niestety tego nie da się uniknąć, czyli suma po indeksie i1. Czyli będę tutaj miał te współrzędne. Współrzędna A i 1 i 1 na dole, dlatego że tutaj wszędzie na dole jest numerek 1. Tutaj wszędzie jest na dole numerek 1, bo wszystkie te elementy macierzowe mają ten dolny numerek 1, a tylko ten górny się zmienia. Ten górny numer jest współrzędne tej kolumny. Razy element bazy E z numerkiem i 1. Czyli tutaj mamy wysumowane po tym indeksie i 1, tak? to jest suma po tym indeksie i 1. Natomiast ten dolny indeks, ta 1, jest tutaj taka sama wszędzie. Tak, ten, ten się nie zmienia. I to, jest po prostu, to są po prostu współrzędne tego wektora, który jest tą pierwszą kolumną w bazie standardowej. No ale mam to zapisane w ten sposób, że tutaj mam te elementy macierzowe, razy współrzędne tego wektora. Czyli ja mogę tutaj to napisać w takim razie. Wstawić to do mojego wzoru na wyznacznik, i to właśnie teraz zrobię. Tu muszę trochę sobie miejsca dać więcej i napiszę tak, że to jest wyznacznik, i teraz tutaj wstawię zamiast A1, może użyję tego samego koloru, którego tam używałem, czyli zamiast tego wektora A1, ten kolumny A1, wstawię to, czyli będzie suma po i1, no od i1 równego 1 do n. Tutaj też to powinienem napisać od 1 równego 1 do n. A i 1, 1, e z numerkiem i 1. Dalej mamy kolumnę A2, czyli tutaj będzie suma zupełnie analogiczna od i 2. Właśnie dlatego mówiłem, że tutaj muszę mieć indeksy z różnymi numerkami, dlatego że muszę mieć tyle indeksów, ile jest tych Kolumn, czyli i1, i2, i tak dalej, aż do iN. Gdybym chciał to oznaczać literkami, to nie wiedziałbym, ile literek mam wziąć: i, j, k, l, l, i nie wiem, ile tych literek bym musiał mieć. Dlatego wygodnie jest po prostu wziąć jedną literkę i, ale numerować ją jeszcze jednym numerkiem. No i tutaj będę miał a i2, to numeruje mi współrzędne, a na dole mamy cały czas ten sam numerek to jest druga kolumna. No, i razy wektor bazy standardowej z numerkiem i2. I tak dalej. Tutaj później mamy i tak dalej. Tutaj trzy kropeczki. I na końcu muszę tutaj mocno skupić ten ostatni napis. Suma od i n równego 1 do n. A z numerkiem i n. Tutaj na dole mamy numerek n. Wektor bazy z numerkiem i n. I to jest właśnie ten mój wyznacznik, czegoś takiego. I po co ja to tak zrobiłem? No zrobiłem to po to, żeby teraz skorzystać z liniowości tego wyznacznika względem każdej kolumny. No bo teraz, co ja tutaj mam? To są pewne liczby. To są współrzędne wektora. Współrzędne to są liczby. A e i 1, e i 2 i tak dalej to są wektory. Czyli te liczby, które tutaj są. Ja mogę wyciągnąć przed wyznacznik dlatego że wyznacznik jest liniowy względem każdej kolumny. Czyli tutaj każdą z tych liczb ja mogę wyciągnąć przed wyznacznik. Ponieważ mam tutaj sumy, to te sumy też mogę wyciągnąć przed wyznacznik, bo jak wcześniej uzasadniałem, wyznacznik jest liniowy, czyli jest addytywny względem każdej kolumny, czyli tutaj wszystkie te sumy i te współczynniki liczbowe mogę wyciągnąć przed wyznacznik. No to teraz to zrobię i napiszę sobie tutaj, że to się równa może zaczniemy bardziej od lewej strony, żeby mieć więcej miejsca? No i tutaj co będzie? Będzie suma od i równego 1 do n. Od i 1 równego 1 do n, i tutaj będę miał a i 1, 1. Potem będzie suma po i 2 od 1 do n. a i 2 z numerkiem 2 i tak dalej. Aż do ostatniej sumy, czyli tutaj mamy n takich sum, a z numerkiem i, n, n, i dalej zostaje mi już tylko ten wyznacznik obliczony na wektorach bazy. Jako pierwszy argument tutaj mam e z numerkiem i1, jako drugi argument mam e z numerkiem i2 i tak dalej jako kolejne argumenty i ostatni argument to będzie e z numerkiem i n. No dobrze. Tutaj może zamkniemy ten z tym samym kolorem. Czyli tutaj mam coś takiego. Wyznacznik od takiego ciągu elementów bazy i ogromna ilość sum. n sum. No i co tutaj z tym można dalej zrobić? Jak można to uprościć? No tutaj jest ten kluczowy moment, który Wymaga więcej komentarza. Mianowicie, w jednym z poprzednich filmów pokazaliśmy, że jeżeli liczymy wartość takiej funkcji całkowicie antysymetrycznej, a taką właśnie jest wyznacznik, od jakiegoś ciągu argumentów, to jeżeli tylko jakiekolwiek dwa argumenty tutaj się powtarzają, to wyznacznik jest równy 0. No a tutaj mamy ciągi takich wektorów bazy i te numerki i 1, i 2, i 3 i tak dalej, aż do i n. Przebiegają wszystkie możliwe wartości. Czyli tutaj będzie bardzo dużo takich ciągów, dla których wartość tej funkcji będzie 0, bo ta funkcja jest antysymetryczna i ilekroć tylko którykolwiek numer się tutaj powtórzy, to wartość tej funkcji będzie 0. No dobrze, no to zastanówmy się, kiedy to ma szansę nie być 0. Otóż ten wyznacznik, wartość tej funkcji, tylko wtedy ma szansę nie być 0, kiedy tutaj. Żade, żadna para indeksów się nie powtarza. Wtedy, kiedy wszystkie te numerki są różne, tylko wtedy, kiedy wszystkie te numerki są różne, to to nie będzie zero. To ma szansę być różne od zera. Bo jeżeli tylko którekolwiek dwa się powtarzają, to będzie zero. Czyli ze wszystkich tych ciągów tylko te ciągi dają wkład do tej sumy niezerowy, które są permutacjami liczb od 1 do n. Czyli tutaj muszą wystąpić wszystkie liczby od 1 do n i każda tylko raz. Czyli tylko takie ciągi i 1, i 2, i 3 aż do i n dają wkład do tej sumy, które są permutacjami liczb od 1 do n. O permutacjach więcej mówiłem w poprzednim filmie. Czyli tutaj z całej tej ogromnej sumy, po wszystkich możliwych ciągach i 1, i 2, i tak dalej aż do i n, tylko te dają niezerowy wkład do sumy. Które są permutacjami, czyli tylko wtedy, kiedy te liczby i 1 i 2, te numerki są permutacjami liczb o 1 do n. Czyli tutaj z sumowania po wszystkich możliwych wartościach indeksu i 1 i 2 i tak dalej, możemy przejść do sumowania tylko po permutacjach. Czyli napiszemy, że to jest suma po permutacjach sigma należących do Zbioru wszystkich permutacji zbioru n elementowego, czyli sn. I co tutaj będę dalej pisał? No, tutaj mam a1, a u góry mam wartość permutacji sigma od liczby 1. Później mam a2. To się nie zmienia, te dolne indeksy przepisy, tak jak są. A u góry mam sigma od 2. I tak dalej. Aż do An sigma od n. No, razy wyznacznik. No i tutaj mam to samo, tak? Czyli tu będę miał E sigma od 1. Potem mam element bazy standardowej E o numerze sigma od 2. I tak dalej. Aż do E z numerkiem sigma od n. Czyli jeszcze raz powtarzam, żeby to było jasne. Tutaj sumujemy po wszystkich możliwych ciągach indeksów i 1 i 2 aż do IN. No ale wiemy, że ilekroć ten sam numerek się powtarza, to wkład do sumy będzie 0. Więc z tych wszystkich ciągów indeksów wybieramy tylko te ciągi, które są permutacjami zbioru od 1 do N. No więc sumujemy po wszystkich permutacjach. No i bierzemy jakąś permutację która przekształca jedynkę na jakąś liczbę, dwójkę na jakąś liczbę, n na jakąś liczbę, i wstawiamy tutaj te liczby. Czyli tutaj muszą wystąpić wszystkie te numerki, tylko co najwyżej w pomieszanej kolejności. I bierzemy sumę po wszystkich takich możliwych kolejnościach, po to, żeby uwzględnić wszystkie te ciągi, które dają niezerowy wkład do tej sumy. No właśnie, czyli dostajemy teraz taki wzór. On już jest dużo prostszy, bo tutaj sumujemy po dużo mniejszym zbiorze po zbiorze permutacji zbioru n elementowego. Zamiast takich wielu sum, mamy tutaj pojedynczą sumę po, po wszystkich permutacjach. No i teraz już zostaje nam tylko jeden krok, i tutaj skorzystamy właśnie z tego, co pracowicie omawialiśmy sobie w poprzednim filmie. Mianowicie zastanówmy się, czemu będzie równy ten składnik. Tutaj występuje pewien ciąg, jako argument tego wyznacznika, występuje ciąg wektorów bazy E standardowej e1, e2 i tak dalej, tylko ich kolejność jest pomieszana. Tu występują wszystkie wektory bazy, tylko w pomieszanej kolejności. No to możemy tę kolejność uporządkować. Możemy je tak poprzestawiać, żeby dostać i w kolejności e1, e2, e3 i tak dalej. No to może to napiszę, czyli tutaj napiszemy sobie, że to będzie wyznacznik. No i tutaj napiszę e1, e2 i tak dalej. Możemy kolejność możemy zawsze zamienić. Ale wiemy, że zamiana kolejności skutkuje czym? Skutkuje tym, że wyjdzie nam tutaj plus lub minus, w zależności od tego, czy żeby przywrócić tę właściwą kolejność, musieliśmy tutaj parzystą liczbę razy przestawić dwa elementy, czy nieparzystą liczbę razy przestawić dwa elementy. No i dokładnie opowiadaliśmy o tym sobie w poprzednim filmie, że ta wielkość, która nam mówi, czy czy musieliśmy tutaj dokonać parzystej liczby zamian czy nieparzystej liczby zamian nazywamy znakiem permutacji, czyli to co tutaj wyjdzie to będzie znak, znak permutacji sigma i to jest po prostu plus jeden lub minus jeden w zależności od tego czy ta permutacja jest parzysta czy nieparzysta, no a reszta pozostanie bez zmian więc ja tutaj mogę tę resztę nawet sobie skopiować i wkleić, to tak właśnie chyba zrobię korzystając z nowoczesnej technologii. O, pięknie. Czyli tutaj mogę sobie tę resztę wkleić, to właśnie tu zrobiłem. No więc jak do tej pory skorzystaliśmy z dwóch własności wyznacznika. Skorzystaliśmy z liniowości, żeby wyciągnąć te współczynniki liczbowe, te współrzędne przed wyznacznik. Skorzystaliśmy z antysymetrii, żeby tutaj dostać tę sumę po permutacjach i wreszcie przyszedł czas, żeby skorzystać z tej ostatniej własności. Że wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy 1. No bo zobaczmy, co tutaj dostaliśmy. Tutaj dostaliśmy wyznacznik o to, co to jest. Wyznacznik czegoś takiego, e1, e2 i tak dalej, aż do en, gdzie to są wektory bazy standardowej. Czyli to są te wektory, które tutaj na początku wypisałem o te. Takie wektory, które mają jedynkę. Pierwszy ma na pierwszym miejscu, drugi na, drugą, na drugim i tak dalej. Jak ustawimy te wektory jeden obok drugiego po kolei, właśnie w takiej kolejności, to dostaniemy po prostu macierz jednostkową. Czyli to, co tutaj stoi, to jest wyznacznik. To, co tutaj mamy, to jest wyznacznik macierzy jednostkowej. To jest wyznacznik macierzy jednostkowej. No a to z definicji ma być jeden. Czyli cały ten. Czynnik tutaj będzie równy 1. To więc jesteśmy już gotowi, żeby napisać ostateczny wzór na wyznacznik, który sobie właśnie wyprowadziliśmy. Weźmy sobie ładny kolor i teraz mamy tak. Wyznacznik macierzy A równa się suma po wszystkich permutacjach sigma należących do zbioru permutacji zbioru n-elementowego. I tutaj mamy tak. Ten znak napiszę najpierw, czyli znak permutacji sigma. Razy a z numerkiem 1 na dole, sigma od 1 u góry. Razy a z numerkiem 2 na dole, sigma od 2 u góry. I tak dalej. Iloczyn wszystkich takich elementów macierzowych, aż do n z numerkiem sigma od n. To jest ten ostateczny wzór, bo, cały, bo ten czynnik jest po prostu równy 1. Czyli wyprowadziliśmy sobie wzór na wyznacznik. To jest bardzo ładny wzór. Widzimy, że tutaj występują iloczyny elementów macierzowych, takie, że mamy iloczyny elementów, które należą do różnych kolumn, bo tutaj te wszystkie numerki na dole są różne, i do różnych wierszy, bo wszystkie numerki u góry też są różne. I bierzemy wszystkie takie możliwe iloczyny elementów macierzowych należących do różnych kolumn i różnych wierszy. No, I wszystkie te loczyny sumujemy, tylko że niektóre z plusem, niektóre z minusem. Te, dla których ta, te numerki u góry są parzystą permutacją tych numer numerków na dole, czyli wtedy, kiedy numerki wierszy są parzystą permutacją numerków kolumn, wchodzą z plusem do tej sumy. A te, kiedy numery wierszy są nieparzystą permutacją numerów kolumn, wchodzą z minusem do tej sumy. No i taki wyznacznik to jest suma. Wszystkich takich iloczynów, a tych iloczynów jest tyle, ile jest permutacji zbioru n elementowego. Tyle jest takich różnych iloczynów. No i w kolejnym filmie zobaczymy to, jak ten wzór wygląda w przypadku, kiedy mamy macierz 2 na 2, 3 na 3, czyli te, te najprostsze. No i będziemy też badać konsekwencje tego wzoru, to znaczy, jak można będzie obliczać wyznaczniki większych wymiarów. No ale to jest bardzo moim zdaniem piękne, że wzór na wyznacznik macierzy n na n można wyprowadzić z takich trzech prostych własności. No i to dowodzi, że jeżeli jest taka funkcja, no to jest tylko jedna, bo właśnie wyprowadziliśmy wzór na tę funkcję. Tutaj jeszcze formaliści zażądaliby od nas, żebyśmy sprawdzili, że rzeczywiście ta funkcja ma te własności, o których tutaj żądamy żebyśmy sprawdzili, że ona rzeczywiście jest liniowa względem każdej kolumny. I to można łatwo sprawdzić, że jest. I że jest antysymetryczna względem zamiany dowolnej paru kolumn. To są rzeczy, które można łatwo sprawdzić. No i że wyznacznik macierzy jest równy 1 też łatwo sprawdzić. Ale to, co tu jest najważniejsze i co chciałbym podkreślić, to że ten wzór wyprowadziliśmy korzystając tylko z tych własności. I rzeczywiście okazuje się, że te własności definiują funkcję wyznacznik w sposób jednoznaczny. O czym przekonujemy się po prostu... Wyprowadzając wzór na tę funkcję, korzystamy z bardzo ogólnych własno abstrakcyjnych własności, a dostajemy konkretny wzór. Uważam, że to jest piękny przykład rozumowania matematycznego.